Pan Zbigniew Dolata, oświadczając na początku, tegorocznego lata, że doprowadził poprzez informacje przekazane członkom Komisji Rolnictwa, że doprowadził właśnie do przegłosowania kontroli. To spowodowało, że zapoznałem się ze stenogramami, które Państwo macie przed sobą. Proszę Państwa, i teraz umawiam się w taki sposób. Ja nie będę oceniał zawartej treści dokumentów. Chcę, żeby te dokumenty oceniali ci, którzy zapoznają się poprzez dzisiejszą konferencję prasową, czyli przekaz medialny oraz oczywiście poprzez media, które będą na ten temat pisały. Proszę Państwa, dokument pierwszy. Otóż pan Zbigniew Dolata informuje parlamentarzystów, że od kilku lat obserwuję, jak firmy i osoby fizyczne, które przystępują do hodowli zwierząt futerkowych, łamią prawo właściwie na każdym etapie swojej działalności. Łamane jest prawo budowlane, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym. Po mojej interwencji właściwie cały wydział, a to do tego za chwilę będę zmierzał. Proszę Państwa, w związku z tym, że dotyczy to nadzoru budowlanego, skierowałem się z pismem do pana Leszka Domka. Pytania były następujące. Czy znane mu są przypadki łamania prawa oraz czy są przypadki budowania bez stosownego zezwolenia pawilonów, ponieważ tak twierdzi pan Dolata. Oraz czy znane są panu przypadki łamania nakazu rozbiórki wydawanych przez powiatowy nadzór budowlany oraz jeśli tak, czy były one notorycznie łamane i ignorowane? Proszę Państwa, odpowiedź krótka. Inspektora nadzoru budowlanego. Nie stwierdzono przypadku łamania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym przez rolników zajmujących się hodowlą norek. Nie stwierdzono przypadków budowania ferm norek bez pozwoleń na budowę. Nie było przypadku wydawania decyzji przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na rozbiórkę obiektów budowlanych ferm norek. Zaprzeczył każdej tezie, którą postawił pan poseł Dolata. Proszę Państwa, punkt drugi.